Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier w tej miejscowości. Jak obiecałem, słowa dotrzymuję. Jestem przy wąwozie Szubienica. Jest i most. Moja kurwa czołówka niezbyt zajebiście to oddaje, ale jest most, jestem przy moście. No i jestem ciekaw, czy coś tu się odpierdoli. A żeby było lepiej, wyłączyłem czołówkę. Wiem, że nic nie widzicie, ale poczekajcie kilka minut. Jak widać, na spodzie mostu są pęknięcia, więc prawdopodobnie w przyszłości się deczko może rozwalić. Zobaczcie na te ściany wąwozu, ja pierdzielę, jakie to jest wysokie. Jak mówię, obiecałem, tak powiedziałem. Jest 22:47. Nie ma północy, bo po prostu powiem wam szczerze, że ja dzisiaj zdycham. Ja nie dam rady przyjść tu o godzinie 00. Bo jutro jadę do Emilcina, na pomnik UFO, który się w Emilcinie w Opolu Lubelskim znajduje. Pomnik powstał z inicjatywy ufologów i tak dalej, na cześć pierwszego kontaktu istot pozaziemskich w 1970 chyba którymś roku. Słynne było to UFO w Emilcinie. No. I oczywiście wiecie co, nie będę tu siedział 10 minut, tylko posiedzę. Nagram wam górę ten 4 minuty filmu z wąwozu śmierci. Na górę nie będę woził, bo to już bezsensowne. Postoimy tu tylko wąwozu i mostem. I zrobię sesję EVP. Zobaczymy, co coś tu wychwyci na nagranym ekranie. Wyłączę jeszcze. Łamanie gałęzi, jakby ktoś tu chodził. Oczywiście tarczę postawiłem już dawno temu, ale możliwe, że jeżeli coś się ma tu odwalić, to się odwali. Słyszę, to ludzie chodzą po cmentarzu, więc stąd ten odgłos. Dobra, powiem szczerze, to by było na tyle, bo ludzie idą i... No. Tam w oddali ludzie idą z pochodniami, jakby polowali na wampirzyce i tyle. No dobra, ważne, że przyszedłem, odbębniony.